Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk, dzisiaj przychodzę do was z kolejną porcją typów piłkarskich. No i po wczorajszym dniu jestem w znakomitym humorze. No przecież remis z reprezentacją Anglii i to w takim stylu jest czymś, z czego naprawdę powinniśmy się cieszyć, a wręcz powinniśmy mieć niedosyt, że tego meczu nie wygraliśmy. Co może brzmieć trochę głupio, że mówimy o niedosycie, że nie wygraliśmy z reprezentacją Anglii, ale reprezentacja Polski pokazała się z tak dobrej strony, że uważam, że o tym niedosycie można sobie spokojnie mówić. Moi drodzy, jak zawsze do wygrania również dzisiaj 50 zł, więc dzisiejszym meczem specjalnym już od razu wam mówię, że będzie spotkanie Kolumbia kontra Chile. Także gorąco zachęcam was do typowania tego meczu w komentarzach. Mega fajne spotkanie, mega ważne spotkanie, o czym sobie dzisiaj jeszcze powiemy. Przypominam zasady, wystarczy w komentarzu wytypować wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także swój nick na Superbet oraz obserwować Murawa TV w Super Socials, czyli oczywiście aplikacji mobilnej od Superbet. Link do niej, do obserwowania, znajduje się w opisie i tam wszystko znajdziecie. Co więcej, za samą rejestrację w aplikacji dostajecie freebet za 10 zł, więc myślę, że naprawdę warto. A jeżeli jeszcze konta na Superbecie nie macie, no to również możecie je założyć z kodem MURAWA20. Dzięki temu zyskacie dużo fajnych bonusów, m.in. freebet dodatkowy jeszcze za 20 zł, podwojenie waszego pierwszego depozytu do 50 zł, czy pierwszy tydzień bez ryzyka aż do 5 stówek. Także gorąco zachęcam do sprawdzania. Wszystko jest napisane w opisie, także tam was odsyłam, a dzisiaj przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do dzisiejszych typów. Jesteśmy oczywiście, moi drodzy, na stronce Superbet i zapomniałem wspomnieć, że dzisiaj ten odcinek pojawia się troszeczkę później, no z dwóch powodów. Pierwszy dlatego, że trzeba było trochę poświętować zwycięski remis, tak to nazwijmy, tą formę reprezentacji Polski, a po drugie dlatego, że dzisiejsze mecze odbywać się będą tak naprawdę już jutro, no bo będą po prostu się odbywać w nocy z czwartku na piątek, także żebyście mieli troszeczkę bliżej tego spotkania, żeby było troszeczkę mniej czasu tak jakby do tego meczu, żeby te kursy też za mocno się nie zmieniały, bo wiedziałem, że przez noc troszeczkę tutaj zmienić się może i powiem szczerze, że się nie myliłem, bo lekko te kursy się zmodyfikowały. Ale dobra, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, jesteśmy oczywiście w zakładce dzisiaj. Przechodzimy do piłki nożnej, no i mamy oczywiście eliminację do Mistrzostw Świata 2022 w strefie CONMEBOL. Generalnie rzecz biorąc, dzisiaj, moi drodzy, przede wszystkim interesują nas te dwa spotkania, czyli Urugwaju z Ekwadorem oraz Paragwaju z Wenezuelą, które będą miały już miejsce w pół do pierwszej. Natomiast oczywiście mamy ciekawe spotkanie Kolumbia-Chile, o którym mówiłem, bo będzie on naszym meczem specjalnym i na jego bazie sobie możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda tutaj, jeśli chodzi o tabelę. I możecie zobaczyć, że w tej strefie tutaj, gdzie no, jest ta walka, jakby nie patrzeć o awans, naprawdę dużo się dzieje. No wiadomo, jeszcze bardzo dużo meczów do końca i tak naprawdę tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć, ale wiadomo, że wszystkie drużyny chciałyby kończyć przerwę reprezentacyjną, będąc tutaj jak najwyżej. Na pewno Chile zaskoczenie, że tak nisko, no ale też wiadomo, nie wszystkie mecze można wygrywać, szczególnie jak się gra z ciężkimi rywalami. Dobrze, moi drodzy, tak wygląda tabela, o niej sobie pamiętajcie, bo będziemy obstawiać, tak jak mówiłem, dwa spotkania Paragwaju z Wenezuelą, czyli możecie już zobaczyć Paragwaj na miejscu szóstym obecnie, Wenezuela 10 z dorobkiem tylko 4 punktów, no i Urugwaj, Ekwador, czyli drużyny, które walczą tutaj o trzecie, czwarte miejsce, podobne bilanse, 1 punkt różnicy, więc będzie się na pewno tutaj działo. Moi drodzy, jeśli chodzi o spotkanie Paragwaju z Wenezuelą, tutaj postawię taki, można by było powiedzieć dziwny, a można by było powiedzieć, że nie dziwny typ, bo po prostu stawiam na zwycięstwo Paragwaju. Są oni oczywiście gospodarzami, moi drodzy, są oni w lepszej dyspozycji, no jak widać Wenezuela, tak jak mówię, tylko 4 bramki. Bałbym się tutaj jakiegoś bezbramkowego remisu, natomiast wydaje mi się, że Paragwaj jest w stanie to spotkanie wygrać, mimo tego, że żadna z tych drużyn nie jest za mocna i powiem szczerze, że obie bym obstawiał, że skończą w ostatniej trójce, czyli na miejscach 8-10, ale jak będzie ostatecznie, no o tym się przekonamy już niebawem. Natomiast jeżeli chodzi o drugie spotkanie, moi drodzy, czyli Urugwaj-Ekwador, tutaj już sobie postawimy coś znacznie bardziej skomplikowanego, znaczy nie jakoś bardzo, ale trochę bardziej skomplikowany zakład. Przechodzimy do łączonych zakładów i znajdźmy sobie podwójną szansę oraz liczbę goli. Tutaj, moi drodzy, postawię, że Urugwaj wygra to spotkanie bądź zremisuje i w tym meczu padnie powyżej 1,5 bramki, czyli że padną przynajmniej 2 gole. Obawiam się tutaj jakiegoś
remisu 1-1, dlatego nie stawiam czysto na Urugwaj. No generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że teoretycznie wynik 1-0 dla Urugwaju trochę mi zabiera tutaj zwycięstwo, ale spodziewam się tutaj większej liczby bramek, spodziewam się takiego wyniku 3-1 dla Urugwaju, przepraszam oczywiście. Natomiast chciałem powiedzieć właśnie, że spodziewam się, że ten Ekwador może coś tutaj ustrzelić i bałbym się remisu 1-1. Także ostatecznie stwierdziłem, że tak, chciałbym, żeby ten mój kupon wyglądał. Dzięki temu, moi drodzy, kurs 2,94. No i dzisiaj obstawiam sobie 250 zł do wyjęcia 650 ziko tak naprawdę. Także no miejmy nadzieję, że to nam się jak najbardziej opłaci. Także stawiamy, moi drodzy, ten kupon. On został już przyjęty i miejmy nadzieję, że się oczywiście zazieleni. Dzięki, moi drodzy, oczywiście jak zawsze za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was gorąco do zostawienia łapek w górę, do subskrybowania kanału, aby nie przegapić naszych typowań oraz oczywiście do typowania meczu specjalnego w komentarzach, aby dać sobie szansę na wygranie 50 zł od Superbet. Dzięki serdeczne, moi drodzy, raz jeszcze trzymajcie się, na razie!